Mimo że w plenerze, na słońcu, blisko ulicy, to jednak bardzo kulturalnie było na śniadaniu. Śniadaniu sąsiedzkim, a kulturalnie, bo zaproszenie wystosowało Kraśnickie Centrum Kultury i Promocji. Zaproszenie do mieszkańców Kraśnika. Po co? A celem tego konkursu jest uwolnienie Domu Kultury z takich skostniałych ram egzystowania i funkcjonowania tak na co dzień. W głównej mierze chodzi o to, żeby zaktywizować mieszkańców Kraśnika, poznać na początek ich potrzeby, przeprowadzić diagnozę potrzeb kulturalnych i na bazie właśnie tej diagnozy będziemy ogłaszać konkurs na najciekawsze inicjatywy mieszkańców Kraśnika. Każdy będzie mógł zgłosić swój pomysł na jakiś projekt, który chciałby zrealizować we współpracy z Domem Kultury. Chodzi o to, żeby Dom Kultury stał się miejscem spotkań wszystkich ludzi, żeby nie wykluczał żadnych grup społecznych, żeby był otwarty na pomysły mieszkańców miasta, swoich lokalnych społeczności. Nasz program nazywa się Uwolnić Dom Kultury. Założenie jego jest takie, że wychodzimy do ludzi. Ludzie przychodzą do nas, my wychodzimy do ludzi. Jesteśmy otwarci. Otwarci na nowe pomysły, otwarci na nowe działania, otwarci na nowe, na wszystko, co nowe. Program Uwolnić Dom Kultury, w ramach którego było zorganizowane śniadanie sąsiedzkie, to program, który ma dać odpowiedź na pytania, co jeszcze i co w ogóle ma dziać się w Centrum Kultury i Promocji. Program na podstawie rozmów, ankiet ma zbadać potrzeby lokalnego rynku. Idea tego to jest po prostu wyjście do mieszkańców. To oni powinni być tymi, którzy decydują o tym, co się dzieje w Domu Kultury. Nasza rola jest tylko po to, żeby spełnić ich oczekiwania i to, czego oni chcieli, żeby tutaj się miało miejsce. Ale Dom Kultury wcale nie jest martwą placówką. Do Domu Kultury przychodzę bardzo często z różnych powodów. Raz, że jestem przewodniczącą Rady Seniorów, mam różne załatwienia. Drugi raz, że śpiewam w chórze jubilat, mam zajęcia, też mnie to interesuje. Ponadto interesują mnie taneczne zespoły, które tutaj tańczą. Przychodzę też oglądać, bo mój wnuk tańczy już, ma 3,5 roku, ale już tańczy, też przychodzę. Potrzebne by mi były jeszcze inne zajęcia, gdyby na to były pieniądze, bo ludzie też się dopominają jakichś zajęć, hafciarstwa, fotografowania. Chcielibyśmy mieć jakiś swój kąt własny, że kiedy byśmy chciały, to żebyśmy sobie potańcówkę zrobiły, kiedy byśmy chciały w ogóle coś zorganizować sobie dla naszego klubu. A to tak teraz tutaj nie ma takiego czegoś. Jak na przykład przyjdzie 50 osób na zebranie, czy 60, no to później gdzie się te tańce mogą być, te potańcówki? A teraz już nawet tego nie wolno nam robić, bo że młodzież przychodzi, to są dzieci, to jest młodzież. Bo są zajęcia. Bo są zajęcia. Do Domu Kultury chodzę tak bardzo często, najbardziej na filmy, na jakieś zajęcia lub w ogóle na ten. Najczęściej chodzę do sklepu, jak jeżdżę na Gonkach, to sobie tam coś kupuję, jakieś picie, a tak ogólnie to chodzę tam najczęściej na filmy. Nie tylko filmy można oglądać w CKIP. Placówka ma szereg propozycji dla mieszkańców, jednak dzisiejsze społeczeństwo oczekuje czegoś nowego i to, czego oczekuje. Niedzielne śniadanie ma dać odpowiedź. Mieszkańcy mogli rozmawiać z pracownikami placówki, mogli napisać swoje uwagi i zachciewajki na słupie czy też na obrusie. Nie zabrakło także ankiet. Pierwsza część projektu to badanie rynku, natomiast druga część to już konkretne działania. W czerwcu ogłosimy konkurs na najciekawsze inicjatywy oddolne. To też jest przełom, myślę, i bardzo fajna rzecz, ponieważ ci wszyscy, którzy narzekają, że nic się tutaj nie dzieje, nie ma nic dla mnie, będą mogli wreszcie sami coś zaproponować. Będą mogli wyjść z tego swojego malkontenstwa, jeżeli to jest malkontenstwo, bo różne są oczywiście przyczyny braku uczestniczenia w kulturze, ale jeżeli to jest malkontenstwo, to my w takim razie mówimy, to proszę, przyjdź, powiedz, pokaż, zaproponuj. Czyli frontem do klienta. To mieszkańcy teraz będą mogli zadecydować o tym, co w miejskiej placówce ma się dziać i do kogo ma być adresowane. Więc wszyscy, którzy łakną kultury, jakiejkolwiek, do dzieła. Piszcie i działajcie.